Siemaneczku, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zlewam sobie gnojowice na nasiane zboże, dokładnie na żyto. Tak nietypowo, jeszcze takiej akcji nie robiłem. Więc chciałem sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Czy będzie jakiś rezultat może lepszy, może gorszy, nie wiem. Potestujemy, zobaczymy. Nawigacja jest ustawiona tak, żeby ktoś miał ręce i nogi, wiadomo. Mam wygodę, więc sobie tej wygody używam. I tak sobie stwierdziłem. Zobaczymy, mówię, ryzyk fizyk. Czy to się uda? Czy to nie ma jakieś przełożenie lepsze? Czy nie? Czy tak? Nigdy tak sobie nie stosowałem takiego typu rozwiązań na gospodarstwie. Więc jak to można powiedzieć? Przełamujemy bariery tradycyjności. Tak to można powiedzieć. Wiadomo, na zasiane zboże już zeszło. Może tak coś robić. Było robione. Ale tak typowo teraz na zasiane i jeszcze tego nigdy nie robiliśmy. Więc trzeba posprawdzać takie wszystkie opcje. Właśnie. Tak naprawdę wolno sobie jak zlewam tą gnojowicę, żeby tej gnojowicy poszło jak najwięcej. A tej gnojowicy mam parę lat groma. No może przy tam jest to zbawioną modyfikacją jedną, którą oznaczyłem. Udało się ją oznaczyć i wszystko już teraz działa. Więc mnie to bardzo cieszy. Teraz mam naprawdę walinę juby na potęgę. Rozlewamy tam troszeczkę się bardziej na tą tawkę, tak to można powiedzieć. Ale nic się nie dzieje. W żadnym wypadku. Lecimy. No widzicie, znowu po południu robię kółziwaną, nie mogę się jakoś tego rana teraz ogarnąć, bo to dużo dokumentacji jeżdżę, łapię pod jedną sprawę, pod jedną akcję, którą chcę tu zrobić. Więc na razie nie mówię co dokładnie, bo to jeszcze jest w ramach dopracowywania, o, tak to można powiedzieć, więc na razie nie mówię o co chodzi dokładnie. Nie wiem, tej gnojowicy będziemy rozlewać, na ile tyle będzie pójdzie, ale teraz w końcu tej gnojowicy idzie, no, tak jak to powinno iść na te hektary, które aktualnie posiadamy. Więc mnie to bardzo cieszy. Na koncie, jak widzicie, nawet 37 tysięcy, tam lekko poszło, bo musiałem jedną rzecz naprawić w case'ie. Wiadomo, ten ciągnik dostaje po dupie, więc musi być robiony, żeby chodził do końca mojego gospodarowania, bo prawdopodobnie ten ciągnik zostanie do końca na moim gospodarstwie. Naprawdę ja się w nim zakochałem i jest najlepszym ciągnikiem, który chyba w ogóle mam na gospodarstwie. Ale mam oczywiście inne ciągniki, ale mówię, gdyby nawet to najbardziej chyba to było najbardziej ekonomicznie wychodzi mi właśnie ten case'ik. Więc to jest na bardziej ekonomiczny ciągnik, można powiedzieć, na moim gospodarstwie. Pługi pociągnie, deszczu pojadzie, rozrzutnik rozrzuci, wszystko porobi, jest zźwignam coś. Tak naprawdę jest picabello. Na moim gospodarstwie. Czy trochę jestem zamulony, więc wybaczcie, jeśli coś tam będę trochę pijaniczył, głupoty jakieś może, albo mało się będę trochę odzywać, bo trochę jestem... Trochę przechorowałem, tak to można powiedzieć. Więc tak trochę może ta, bo moja wymowa i tak dalej może nie być taka ładna, jak to powinno być. Ale to mało ważne. Mam nadzieję, że odcinek leci i kontynuujemy do końca. Robimy, oganiamy wszystko. Mamy 800 litrów. Czy jest sens mi to jakoś oganiać? Nie, chyba raczej spierniczamy do chałupy, tak mi się zdaje. Robimy tak. Przyspieszacze sobie walniemy. Te dźwięki teraz to są tak zajebiste. Wytnę moje uszy. Dobra. I jedziemy dalej. Wylewamy sobie z małej. Mieliśmy z małej. Mieliśmy z małej rozlewać. Beczki kurwa. Muszę pomoleć. Ale dzisiaj stwierdziłem, że jednak muszę wyciągnąć trochę tej. Nie wiem, co jest dłużej. Właśnie już obory. Tam właśnie na tym już tak jest. A wiadomo, że tam tego trochę towaru tego plasty, więc trzeba z tego zlewać. Trochę ten pop, chociaż nie wiem, czego bym chciał zmniejszyć.
tutaj, by lepiej to było na burbach. Bierzemy tak. Wiemy. Na kart szybko zaczął nie ta beczka, ale powiem szczerze, już troszeczkę mała się zaczyna robić na beczka. Zresztą zdaje mi się, że ona już dość sporo wyciągnęła tej gnojowicy na moim gospodarstwie. Też planuję jakąś beczkę wyciachnąć, jakąś większą. Beczkę się jakąś źle złamałem. No niestety zbytnio tutaj po jęczmieniu jeździć, bo już jęczmień jest odganięty. Oczywiście bębusz też już jest oddany. Odprowadziłem. Ja to przygotowałem, bo będę musiał go umyć. Więc tutaj sobie dżuntierek sobie stoi. Rzecz jasna, musimy go przydbać o te ziołniki, żeby to do czego po jęczmień czasie można sprzedać, jak powiem to, żeby bardziej prezentował się. To jest wiadomo. Ale teraz te dźwięki, no kurwa, jak mi się podobają. Ja się kiedyś nie dłubał w takich modyfikacjach w tym wszystkim, tak teraz jest tak pięknie. Zresztą nie jest zbytnio modyfikowany, to jest ustawienie kreatora, to ja dźwięku tutaj. Można sobie w sklepie ustawić te dźwięki. Jest coś pięknego teraz, na moje uszy to jest, mi się tak kurwa podoba to, że to szok. To wszystko. Więc naprawdę... czy tak pogrywa się teraz lecimy z tą nowicą? Tego mamy teraz dużo. Teraz tak, nawigacja oczywiście odpalamy. No zlewamy, no i co, nie ma co się tu pierniczyć. Nowicy jest od groma do rozdania. Jest 580. No, to by powiedział, 580 tysięcy. Zaszło z TMR-u też narobiłem na tyle, żeby mi starczyło. Jeszcze muszę tylko dobić do tej nowej obory z 5 belek. Bo stwierdziłem, że tam się nie będę palił chyba w TMR, bo tam nie jest w ogóle wygodnie. Tam trzeba wjeżdżać, wycofywać. Więc w tym momencie raczej nojowicy tam... No nie będzie, znaczy nojowicy, przepraszam. Nie będzie tam żadnego paszowozu. Tam będzie tylko nasianie. By też tego pracownika tam trochę odciążyć, więc tam co będzie jedynie... No ta kieszonka, która tam jest, wiadomo, bo kieszonka tej to daje 40% całości, więc trochę troszeczkę lipet nawet z tymi kieszonkami. Chociaż nie twierdzę, może ci się przyda tą kieszonkę tam przy tej obory, przy tej oborze. Bo ceny to byśmy mogli tam, wiecie, przekombinować. Siana powinno mi starczyć, żeby tam było nawet typowo siano poszło. Wydaje mi się, że tamta obora byłaby zapełniona właśnie belkami siana, które właśnie jest tam wokół niej, łąki. Tutaj trzeba będzie wykombinować łąkę jeszcze. I tak sobie dzisiaj siedziałem, jeszcze ogarniałem, to wiadomo, tam papierologię. Ja byłem w agencjach, w starostwie i tak dalej, tak w urzędach. I tak sobie myślałem tym wszystkim, co tu można zrobić, jak tu można przekombinować wszystko jeszcze, żeby było jakieś lepiej na tym gospodarstwie. No i suma summarum, mały case leci na te drugie gospodarstwo. On już tam będzie typowo na stałe, tam będzie to zadawania pożarowe tego siana, słomy do ścielenia, do wszystkiego, tak kiedy pożeli. I oczywiście jeszcze prawdopodobnie zboża dla kuczaków. Tam pracownik sobie to ogarnął. A ja będę tutaj, jeszcze ten, do końca będę tego roku na tym moim starym paszowozem sobie to ogarniał wszystko. No i chodzi mi bardziej o to, że International, którego mam w paszowozie, idzie do sprzedania. Dostałem fajną propozycję. Oznajmię go, bo chcę go kupić. Po prostu na handel. Powiedział to tylko na temat, że nie chcę dla siebie, tylko chcę na handel. I pytał się, ile na niego chciał. Mówię, kurwa, no nie myślałem jeszcze nad tym sprzedażą tego internationala, bo pani mi pasuje tego paszowoza. A tak powiedział 36 tysięcy mógłbym ci dać. Mówię, kurwa, tak 35 tysięcy nie wydawałem. To tylko jeszcze 1000 do przodu bym był, swoje zrobił. Więc pewnie będzie szedł teraz właśnie international na sprzedanie. W to miejsce na gospodarstwo tu wlatuje odwarka, bo jutro przyjadnie gościu już zapłacić mi za zbiory zbóż, którego miałem przyjemność kosić. Jeszcze trzech rolników, bo miałem ogólnie 50 hektarów, bo
500, no to suma, jeśli się nie mylę, to chyba jest 25 tysięcy, tak poczekajcie, żebym teraz wam nie zaugać, bo mocno z matematyki nie wiem, ale tak na szybko liczę, to chyba się tak, 500 razy 50, 25 tysięcy, tak, więc plany się pozmieniały, ale mam taką noweczkę, która naprawdę będzie fajna. Będę się tu założył tego case'a, ale z Siodra Internationala ten drugi czynnik pójdzie na gospodarstwo, ten mniejszy case. No to co będzie chodziło w paszowozie? Więc suma summarum, jedziemy jutro po ładowarkę, pojutrze po ładowarkę. A więc mnie to będzie zadowalało. Dla was to będzie następny odcinek, prawdopodobnie. A dla mnie to będzie za dwa dni. Więc no tutaj już tak trzeba trochę pokombinować. Jeszcze co będzie tylko, tak sobie myślałem, na wrześniu do zrobienia na odcinku, no to stwierdziłem, że siarokosów wam nie będę pokazywał, bo to jest za bardzo już monotonne na odcinkach. Więc prawdopodobnie jutro będzie ogarnięte się pszenicy właśnie na gospodarstwie. A sienokosy zrobię sobie poza odcinkiem, z tego względu, żeby was tu nie zanudzać i ci już tak się cudzymi nie żegali tymi sienokosami, bo naprawdę już możecie mieć, może nie wszyscy, ale większość ludzi może już mieć dość tych sienokosów, więc nie będę was tu zanudzał tymi sienokosami, ja sobie to ogarnę już poza odcinkami i tak dalej. Chciałem live'a zrobić. Nie ogrywam tego dnia, którego właśnie dorabiam, czyli we wtorek. Właśnie, żeby to ogarnąć, sobie przygotować. No ale coś, internet mi zaczął śpiewać. Dobra, może coś tam jakieś wyciążenie jest. Nie ukrywamy, bo na tym chce się załadować z e-mobile'a, więc mówię, coś tam może jest nie tak. Nie wiem, nie wnikam na razie. Dlatego nie wiem, kiedy te live'y teraz mogą być. Jestem cichej nadziei, że jednak się zaraz to normuje oczywiście, żeby nie było jaj, że wziąłem kurwa internet, to zaraz będzie dupa, a nie to panie kurwa idą, mówię, zaraz tak miastowo zerwę. Tam nie mam bater, że to sobie pozwolę na to kurwa, żebym teraz był ostatni. Teraz to. No ma teraz tak. Ale bo to mnie trochę zredukowałem. Bo wiecie. Chcę po prostu nagrywać, chcę wam mówić te live'y teraz coraz częściej. No i to tylko potrzeba internetu. Internet z początkiem był zajebisty, teraz zaczął świrować. Nie, może to jest po dzisiejszy jakiś mankament, nie wnikam w to. Może mieć ten świrowanie takie pod tym względem, więc można będzie powiedzieć, że jest i jak będzie się działo inaczej, no to będzie czekać i chyba zerwać umowę po prostu. Bo w każdym momencie można zerwać umowę, bo jeśli nie spełnia wymogów i nie są doprowadzone te mniej więcej jakieś możliwe transfery, no to o kurwa, coś zajebałem, dobrze, bo no to będzie można sobie zerwać umowy i tak dalej. Więc ten taki plus tego. A dobra, lecimy prawdopodobnie ostatnia beczka, no bo ja też nie mówię dzisiaj, że troszkę źle się czuję. Może bardzo się ukryję i jeszcze doleję tą zajebicę do końca, ale jest raczej niemożliwe, bo to będzie szło. No myślę tak zdrowo, jeszcze z 3 beczki. Też 3 zdrowe beczki trzeba nie rozdać, tak mi się zdaje. Czekaj, teraz tak, ja sobie muszę zredukować, no, przygotować sobie głowotów. Tak. Tam trochę sobie narzucę na ten nas. To też się nic, proszę państwa, nie stanie w żadnym wypadku. Właśnie. A dobrze jest. No i widzę, niech leci, niech to wszystko się ogarnia w końcu, bo tak byśmy już mieli dawno coś porobione więcej. No odcinka byśmy mieli już dawno ogólniki porobione, wszystko tak niestety się nie udało przez to, iż właśnie ten mod jeden groździł. Troszkę tych modów oczyściłem właśnie z właśnie z bolderem z mocami, z modami, no więc mam nadzieję, że teraz będzie wchodzić, że się w końcu wszystko unormuje.
i będzie Gites. Może się jeszcze uda, to być może, ale nie obiecuję, jeszcze może jeden dzisiaj odcinek wyleci, chociaż no, chciałbym, chociaż mówię, nawet tego farminga ogrywać, co jest najważniejsze, bo chciałem jeszcze właśnie nagrać odcinek z tak zwanych moich magazynowych, tak? Ale nie wiem, bo ciekawe się czuję. I tak jest dzisiaj 8 godzina, 28, 9, przepraszam. Powiem to nagram i pewnie pójdę spać, bo pewnie tak się kijoło czuję. Albo ty jeszcze tam tyle, znaczy nie to nagrywacie, mam tyle roboty, że szop. Bo tak, mam drzewo do pocięcia, bo to pala mi walnęło na łące. Muszę pociąć to pole. Muszę ubornik powywalać, dobra, nie będę mówił tam ubornik chyba obwalać coś, mówię po swoim chuj tam, bo się oduczyłem tego zobacz. Na pewno nie powywalać szopy jednej, drugiej. Muszę sobie ogarnąć właśnie też drzewo jeszcze wspomniane jeszcze raz. Kiszonki na przywozić, przygotować posiarkę do cięcia tawy, bo jeszcze pływa tawy do cięcia, więc troszeczkę daję, bo tego może jest 15 października. Aż patrząc na ten rok, to tam nie jest jakoś pływać, bo wiem szczerze, pod względem traw, plonów, bo po plony będę chciał jeszcze pociąć. Może nie wszystkie wyszły, ja bym chciał, no ale wyszły, to tam się jeszcze pakuje. Pewnie jeszcze tam jeszcze jest 2 hektary, że to będziemy siać. Taki jest zdanie nad pytami, bo ja chciałby kurwa najwięcej siać, ale bez przesady. Nawet będę chciał przygotować podłoże pod owiec, sobie przygotować. Znaczy przygotować, no. Potależować, bo chcę w końcu kurwa owiec zasiać, a czy kurwa tych bogów chałup nie przekonam. Kurwa do owca to kurwa, nie wiem, bo naprawdę darzym jest w tym temacie. Bo jestem oko naprawdę zajebiście typał, no bo nie zawsze nie sypał zajebiście. No ale kurwa no sąsiad miał owiec blisko mnie, praktycznie przy miedzy, za miedzą, gdzie ma ta sama. Jemu kurwa piątkę oddało owca, a mi kurwa oddało 2,5 tony żyta. Więc no kurwa z hektarem, więc no, to sobie bazy, no ale patrząc na sobie tymi, no to kurwa bardziej mi się opiela chyba bardziej musiać owiec niż żyto. Na żyto tak będę siał z tego względu, że żyto będzie szło na kieszonkę, więc to tylko po to sieje teraz żyto, bo prawdopodobnie wszystko to co będzie, jeśli wiosennie zbóż nie zasieje, ja się tych mongołów u siebie chopię nie przekonam, to takie kurwa przyjebki są trochę, a dobra, mamy. No to wszystko będzie w tym przyszłym roku zasiane, jak powiedzą, więc no blisko tak gdzieś 16 czy 17, nie wiem dokładnie tam jest tej dzierżawy. Nie wnikam w to, no, 8,5 to jest 7, z 15,5 hektara dziś powiedzmy jest tej kukurydzy będzie, więc no w przyszłym roku zapowiada się dość cudowny sezon kukurydziany, co do czego dojdzie, chociaż w tym roku to naprawdę nie mogę narzekać na kukurydzę, bo kukurydzy tyle mi kurwa oddało, że jeszcze tyle kukurydzy to nie miałem, bo dwa pyzmy 1,35 na 7,5 czy 8 metrów, jakoś tak wyszła. I pierwsza, która była zrobiona w ogóle, no to była zrobiona na 80 na 12 na metr 30, 40. Niby to nie jest dużo, ale jak na moje realne to jest dużo pyzma. I długościowo, i szerokościowo, tak i zarówno szerokościowo, długościowo, i wysokościowo. Taka pyzma naprawdę fajnie, że w ogóle była. No chyba to na kukurydzę, no ale jednak na zboże nie było to wcale rewelacyjne. Więc to taki tylko jeden malutki minusik. Dobra, ja chyba nie przedłużam. Tak wspomniałem, troszkę się tam czuję, więc nie przedłużam bez sensu. W dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to szybkie, to rekomendacz, linki za oglądanie. Nie ma się do tego odcinka. Na razie, cześć.